Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na najnowszy odcinek cyklu Archeologia Miejsce Ziemi. Dzisiaj megalitomania. Megalitomania, czyli ruch turystyczny, którego celem jest zwiedzanie megalitów. Znajdujemy się w miejscowości Anakmer, Kanty Arma i mamy grobowiec z dziedzińcem, kolejny megalit na drodze naszego życia. W folklorze celtyckim, miejscowym ludzie nazwali to miejsce Black Castle, czarny zamek. Grobowiec jest zorientowany na osi północ-południe. Jego szerokość u frontu, u wejścia 12 metrów. Znajdujemy się wewnątrz dziedzińca. Jego ściany boczne wzniesione były z ortostatów, z kilku ortostatów. Najwyższy z nich prawie 2 metry wysoki, które połączone były za pomocą suchego muru. I interpretuje się, że tego typu konstrukcja wzmacniała akustykę wewnątrz dziedzińca. Odbywały się tutaj różne rytuały religijne. Wejście do komory grobowej wyznaczały 2 ortostaty. Grobowiec został wzniesiony na planie trapezu i zmniejszał się w kierunku północnym, gdzie ku swojemu końcowi osiągał 6,5 metra szerokości. Grobowiec megalityczny z dziedzińcem w Anakmer jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu grobowców w Irlandii. Widok na dziedziniec i na komorę główną wzdłuż osi północ-południe, która jest podzielona na 3 przedziały i te przedziały oddzielone są od siebie parą ortostatów, a komorę wieńczy pojedynczy megalit. Zakończenie komory, jej północna część. I teraz idąc dalej w kierunku północnym widzimy kolejne 2 komory grobowe. Tym razem na osi wschód-zachód. Uważa się, że to była późniejsza dobudówka. Wejście do tych komór grobowych również prowadziło przez parę ortostatów. Przedziały tej komory grobowej były oddzielone od siebie kamiennym progiem. Idziemy w kierunku wschodnim. Również wejście do komory wyznaczały ortostaty. Północne zakończenie tego grobowca, tego karnu, który uważa się, że pierwotnie miał ponad 2 metry wysokości. Jako że wydaje się w toku badań, tak stwierdzono, że tutaj ten karn jest niedokończony z tej strony, ze strony północnej i prawdopodobnie megalit w pewnym momencie został porzucony, a jego budowla nie została ukończona. Badania archeologiczne przeprowadzono tutaj w latach 1963-1964. Odkryto ceramikę neolityczną, trochę narzędzi krzemiennych, głównie skrobaczy i drapaczy oraz taką ciekawostkę, a mianowicie kieł niedźwiedzia. W Irlandii mamy około 400 court tombs, czyli grobowców z dziedzińcem bądź
grobowców z placykiem. Terminy możemy używać zamiennie. Datowane one są na lata 3900-3500 BC. Bardzo ważną rzeczą w archeologii jest skala. Jeśli przeglądacie dokumentację rysunkową, fotograficzną, zawsze podawana jest skala. W przypadku fotografii jakaś miarka, centymetr, metr, żeby móc określić, jak naprawdę wielki jest obiekt w rzeczywistości. Jeśli nie ma takiej skali, nie ma miarki, no to dokumentacja jest niepełna. Prawdopodobnie została wykonana przez kogoś innego niż archeolog, więc uczulam Was, jeśli znajdziecie jakiś zabytek i chcieliście się podzielić swoim znaleziskiem oraz zapytać na przykład, co to jest, jak nie wiecie, w mediach społecznościowych i publikujecie zdjęcie, to zawsze dodajcie tą miarkę, centymetr czy coś, żeby oddać skalę, żeby było wiadomo, jakiej wielkości ten zabytek w rzeczywistości jest. No i do czego tak trochę zmierzam? Ano do tego, że jak na przykład opisuję zabytki i mówię, że Ortosas ma prawie 2 metry wysokości, no to ja nie będę chodził, nie będę mierzył każdego ortostatu, bo to jest bez sensu, czy innego zabytku. Ja sam mam prawie 2 metry wysokości i stanowię dla Was jakąś tam niedoskonałą, ale skalę. Wiadomo, kamera, oko kamery kłamie, obraz jest w jakimś tam stopniu przez kamerę zniekształcony, to nie jest to samo co ludzkie oko, a ja jako człowiek, bądź inny, który przedstawia zabytek, zawsze jest jakimś punktem odniesienia, jest to jakaś skala. No nie, no różni straszą po lasach, ale tego to się nie spodziewałem, w sumie wystraszyłem. A żeby to było śmiesznie, święta Faustina Kowalska. Polacy straszą po lasach w celtyckim lesie. Taki ten las, że widać i początek, i koniec tego lasu. No widzicie, psu braty, Jarosław wszędzie ma swoje wtyki. Nawet w świecie celtyckim nie podskakujecie do Jarosława, bo nawet nie macie szans mu podskoczyć. Widok na jeden z dwóch dolmenów, jakie znamy z Kanty Mit. Jesteśmy w Ratkeni, na północny zachód od wzgórz Slein. Dolmen zachował się w postaci bloku skalnego o wymiarach 3,25 na 2,30 na 0,85 metrów i wsparty jest na ortostacie o wysokości 1,45 cm. Po raz pierwszy został opisany przez Campbella w książce Dolmens of Ireland, wydanej w XIX wieku. Grobowce portalowe datowane są w Irlandii na około 3500 lat przed Chrystusem. Podobne występują w Japonii oraz w północnej Afryce. Zarówno na powierzchni płyty stropowej, jak i płyty wspornej występują motywy zaliczane do sztuki megalitycznej. Kamień szczytowy zawiera dołki, niektóre z nich są naturalne, niektóre wykonane ludzką ręką. Charakterystyczne są linie proste, paralelne w postaci pasm, które zaliczane są do sztuki megalitycznej. Na powierzchni ortostatu wyżłobiono mniejsze lub większe koła pojedyncze z pewnymi elementami w centrum. Motyw triskelionu, czyli znaku składającego się z trzech takich samych elementów, udowodniono, iż pochodzi z epoki żelaza. Świadczyłoby to o tym, iż obiekt wykorzystywany był wtórnie przez długie lata. A teraz suchar niczym z Familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!